Może tego nie dostrzegamy, ale na pewno wokół nas są tacy ludzie, którzy są naszymi takimi osobistymi bohaterami. Robienie takich najzwyklejszych, codziennych rzeczy, no to na pewno jest bohaterstwo. Robienie codziennych rzeczy dla drugiego człowieka. Dla mnie właśnie takim bohaterem była babcia. Zawsze starała się nam pomagać, robić coś dla nas i w ogóle nie chciała nic za to. Robiła to, bo no tak po prostu. Była mama bohaterką. To takie bohaterstwo dnia codziennego. Ja, będąc mężatką kilkanaście lat, nie musiałam gotować mężowi obiadów, bo wolał, jak ugotowała mama. Dla mnie było to wygodniejsze. Jak żona kanapkę zrobiła, to tak, ja mówię, tu przez wędlinę można było Giewont zobaczyć. A tutaj teściowa wiedziała, jak to trzeba zrobić, żeby ten człowiek przez te 24 godziny się normalnie odżywiał, prawda? Bolał mnie kręgosłup, to ona znalazła takie jagody, gdzie tak było gęsto i mówi, to sobie tutaj uzbieraj, to ja mówię, przejdę dalej. Pomagała mi na przykład, jak ja miałam mniej w wiaderku, no to ona mi dosypała jeszcze garstką. Była bardzo dobrym człowiekiem, bardzo życzliwym. Jakie piękne kwiaty pani Wiesia tam miała w ogródeczku. A ja tutaj w betonowym bloku, 12 klatek, pusto, zimno i nijak. I ona mówi, ale żaden kłopot. Ja mam kwiatki, ja się podzielę. I istotnie, podzieliła się ze mną kannami, które tak przepięknie zakwitły w tym moim ogródeczku wielkości chusteczki. I ludzie przystawali i podziwiali. Przychodziła do nas, miała swoje jedno miejsce przy stole i zawsze jak pani Wiesia wchodziła, to czy ktoś tam siedział, to wstawał po prostu, żeby ona sobie tam usiadła. Miała duże serce, otwarte. Przyszła tak skarbeńką, kochana, serce moje. Jak przyszła, to już było fajnie. Emanowała takim spokojem, taką i radością. Ja się cieszyłam, człowiek na jej widok po prostu. Mimo że do szkoły mieliśmy w sumie niedaleko, bo kilkaset metrów, to jak byłam jeszcze taka mniejsza, nie mogłam jeszcze wracać sama do domu ze szkoły. Babcia przyprowadzała dwa rowery i razem wracałyśmy do domu, jadąc na nich. Jedna sytuacja taka, która do tej pory mi cały czas tkwi, w momencie, kiedy zmarła moja mama, kiedy czegoś zabrakło. Pani Wiesia przytuliła i powiedziała, wiem, że jej nie zastąpić nigdy, ale wiesz, że ja mogę być twoją mamą w każdej chwili też i zawsze możesz przyjść do mnie, porozmawiać, pożalić się i powiedzieć to, co byś powiedziała swojej mamie. Teraz, jak wiadomo, nie ma już babci z nami i no na pewno jest tego wszystkiego żal. Jakby babcia żyła, to na pewno poświęcałabym więcej jej czasu, pokazywałabym bardziej tą wdzięczność. I tego myślę, że trzeba doceniać tych ludzi po prostu lepiej teraz niż później, kiedy ich tak naprawdę już nie będzie z nami.